Zbigniew Zapasiewicz był osobą dla mnie piekielnie ważną, ponieważ znaczy to nie są takie zdawkowe słowa. Był moim opiekunem mojego roku, przejął ten rok po Janie Kretschmarze, który wtedy był rektorem uczelni. To wszystko były osoby, które zaszczycały nas tym, że możemy z nimi obcować. Jan Kretschmar, jak podawał rękę, to naprawdę, to nie są żarty, myśmy próbowali jej nie myć, ponieważ był to zaszczyt, że on rękę podał i powiedział do nas po imieniu. Zbigniew Zapasiewicz był troszkę jakby luźniejszy w tych sprawach, ale również, jak Jan Englert mówił, kroczył po korytarzach, również podanie tego jego ręki miało wielkie znaczenie i uczył nas zawodu, dodając im olbrzymiej wartości, ponieważ uznawał, że ten zawód jest zawodem wyuczalnym, że tego trzeba się uczyć, że aktor wykształcony ma wiedzę, to nie jest przypadkowy człowiek, który w sposób przypadkowy znalazł się na scenie czy przed kamerą, a więc dodawał nam pewnej wiary, że ten zawód ma pewną wagę, prawda? Że jak kończymy studia, to posiadamy pewną wiedzę, pewną umiejętność, która no, była przekazywana przez niego nam. Dzięki niemu właściwie dostałem się do teatru dramatycznego. Miałem okazję przez 10 lat grać u jego boku, po czym jak teatr się rozsypał, a Gustaw Chorubek został zwolniony ze stanowiska dyrektora, myśmy pozostali, nasze pokolenie, z nadzieją, że ten teatr wróci, że oni wrócą do nas i zagrałem rolę po Zapasiewiczu księcia Himalaj w operetce Gombrowicza. Wielkie wyzwanie, niesamowita przygoda i taki początek jakby dorosłej kariery zawodowej. On twierdził, że aktorem się zostaje tak naprawdę po 20-30 latach pracy, że ten początek to jest wszystko przypadkowe i trzeba dużo pracować, żeby osiągnąć to, co się potem próbuje osiągnąć. Nigdy nie chełpił się swoją karierą. Uważał, że słowo gwiazda jest obraźliwe dla aktora. Nigdy nią się nie czuł. Był może zbyt serio, jak patrzę z punktu widzenia naszych czasów, ale ta jego seriość była piekielnie ważna i szkoda, że odszedł, szkoda, że go nie ma wśród nas. W imieniu nas wszystkich żegnam Zbyszka, Zapasa, Zbigniewa Zapasiewicza i jedyne co mogę mu obiecać w swoim Państwa imieniu, że postaci będą żyły jak najdłużej, one będą żyły. Ostatnia chwila. Spotkaliśmy się... Tak. 7 w Gdańsku. W recepcji przytulnego hoteliku Biała Lilia nad kanałem. Zbyszek przyjechał z Warszawy samochodem, ja przyleciałem samolotem. No i oczywiście taka fajeczka na powitanie. W Gdańsku ostatni spektakl wygrał. Ostatnie dwa przedstawienia Żaru Szandora Marai, takiej trzyosobowej sztuki. Danuta Szaflarska, Zbigniew Zapasiewicz, Ignacy Gogolewski. Spektakl poszedł dobrze, następnego dnia spotkaliśmy się rano. Zbyszek zamierzał pójść na jakąś wycieczkę. Ja odwiedziłem groby swoich bliskich. Zagraliśmy drugie przedstawienie i Zbyszek troszkę poddenerwowany. Chciał już wsiadać do samochodu, prosiłem go: poczekaj, jesteś po spektaklu. Ktoś go tam prosząc o autografy w jakiś sposób wytrącił z równowagi. Nie? No poczekał te 10-15 minut, pojechał na heli, następnego dnia wsiadł w samochód i przyjechał do Warszawy. Mówiąc nam wszystkim, bo że musi odbyć badania takie 3-dniowe, rutynowe badania, a potem jedziemy na urlop już i tak dalej, i tak dalej. Rozjechaliśmy się, ja wróciłem samolotem, pojechałem do Radziejowic i w środę rano, tak jak grom z jasnego nieba, jakby ktoś mnie jakąś
drewnianą, buławą, rąbną między oczy, że Zbyszek Zapasiewicz nie żyje. Ja się chcę zatrzymać nad ostatnimi godzinami jego egzystencji na tym padole łez. To jest coś niezrozumiałego. Jesteś i następnego tygodnia już cię nie ma. Wszystko to jest bardzo niezrozumiałe, a jednocześnie w mądrych księgach zapisane.